Witajcie moi drodzy. Dzisiaj chciałabym Wam zaprezentować taki oto bardzo delikatny makijaż w odcieniach takiego brudnego różu, lekko wpadającego w fiolet. Jest to makijaż, który nadaje się zdecydowanie do pracy, do biura, do szkoły również, jeżeli macie ochotę obejrzeć, jak ten makijaż wykonałam przy użyciu mojego nowego przyjaciela, którego właśnie przetestowałam dzisiaj po raz pierwszy, to zapraszam do kolejnej części filmiku. Dobrze, moi drodzy, więc przechodzimy do makijażu naturalnego. Na razie mam nałożone na twarzy tylko to serum z Vichy. Użyjemy w tym makijażu również kilku produktów ze Smashboxa, które pokazywałam Wam w poprzednim też filmiku. I zaczniemy może od Foundation Primer, czyli to jest taka baza pod makijaż. Zobaczymy, jak ona będzie się sprawować, moi drodzy. W tym moim makijażu dzisiejszym jeszcze chciałabym dodać, że ten primer jest do każdego rodzaju skóry. I używam go pierwszy raz i ma bardzo taką delikatną konsystencję. Myślę, że fajną na razie. Jeżeli chodzi o zapach, no to jest bez zapachu. Nie ma żadnego. Co mi się podoba w tych produktach ze Smashboxa, to jest to, że nie posiadają parabenów, więc nie zapychają porów. Przy czym ten makijaż będzie wyglądać też ładniej, no i moja skóra później też będzie zdrowsza i bardziej lśniąca. Dobrze, już mam nałożoną tą bazę. Chciałabym Wam powiedzieć również, że mamy dzisiaj specjalnego gościa w roli głównej, który będzie towarzyszył przy moim makijażu i będzie to, moi drodzy, gąbeczka Beauty Blender, którą właśnie jest jej debiut na moim kanale, z tego względu, że gąbeczkę już kupiłam jakiś czas temu, dosyć dawno, ale jeszcze nie miałam jakby okazji użyć i czasu i nawet tak, nie wiem, no jakoś stwierdziłam, że to jeszcze nie jest ten moment i kupiłam sobie w zestawie takim duo i ta gąbeczka jest już namoczona w wodzie i mogę Wam pokazać, jaka jest różnica w objętości. Taka jest różnica, czyli tutaj jest ta namoczona. Także gąbeczka zwiększa swoją objętość dwukrotnie po zanurzeniu w wodzie. Dlaczego musimy ją zanurzyć w wodzie? Po to, żeby nie absorbowała tak dużo podkładu do środka, bo ona już jest nasiąknięta. Jeżeli chciałybyście obejrzeć cały proces, jak tego Beauty Blendera użyć zaraz po przysyłce, czyli jak go odpakować w poprawny sposób, wyjąć z opakowania, bo to też jest ważne, jak go przygotować do użycia i później jak go czyścić, to na dole jak najbardziej możecie mi dać znać, to zrobię taki filmik. Ale do rzeczy, moi drodzy, dzisiaj będzie makijaż bardzo naturalny, do szkoły, pracy, gdzie chcecie. Także tak, mam już bazę swoją na twarzy i będę używać tego podkładu ze Smashboxa Studio Skin 15 Hours Wear Foundation. I ja mam w odcieniu 2-4. I nakładam sobie na razie jedną pompkę. Zobaczymy, jak to będzie działać. Na razie jedną pompkę i zanurzam moją gąbeczkę w tym podkładzie. No i zobaczymy. I zaczynam aplikować. Tak. Dodatkowo użyję troszeczkę korektora, który
No, teraz mi się troszeczkę przyda, bo jak mówiłam, jakieś mam takie dziwne, dziwnych kolegów, których chciałabym przykryć tutaj na mojej twarzy. No i również używam do tego Beauty Blendera tutaj, żeby. Rozjaśnić. Kolejną rzeczą to będzie przypudrowanie sobie, bo widzicie, troszeczkę mam różnicę między, ale to widzę w kamerze, że to tak wygląda. Różnicę między twarzą a szyją, więc troszeczkę ją sobie wyrównam. Tą różnicę i użyję do tego mojego bronzera, żeby nie było widać tego przejścia aż tak bardzo. I do tego mam taki duży pędzel do całego ciała. Ten bronzer jest bardzo fajny, ponieważ nadaje się do podkreślania opalenizny na całym ciele. On nie jest tylko do twarzy, można go używać wszędzie, na ręce, na nogi i nie brudzi, nie brudzi, moi drodzy, ubrań. Konturowanie twarzy i pędzelek skośny z Elfa, który też już znacie. Podkreślenie kości policzkowych. Bardzo naturalny to będzie makijaż, delikatny. Prawie postaram się, żeby był on prawie że niewidoczny. Dobrze. Kolejną rzeczą to będę podkreślać sobie brwi trochę i użyję do tego takiego Eyebrow Definer. To jest z takiej firmy No Name, to jest taki długopis, którym będę sobie dokolorowywać troszeczkę moje brwi. Przez to oko wydaje się bardziej otwarte i większe. Dobra. I utrwalę to taką odżywką, taką maskarą bezbarwną. Zakupiono, wydaje się, chyba za euro 50, ale mi odpowiada, spełnia moje warunki i przeczesuję troszeczkę te brwi i ten żel je utrwali, także one nie będą zmieniać swojego położenia, ponieważ ja mam brwi stosunkowo długie. Dobrze. Tak na razie wygląda przygotowana buźka. Kolejny etap to będzie, to przejdziemy może do makijażu oka. Do tego celu użyję dwóch cieni, może trzech, ale zobaczymy na razie, czy będę chciała, żeby bardziej się błyszczało, czy nie. I pierwszy to jest Estee Lauder i to jest bardzo naturalny odcień. Zobaczcie, tutaj troszeczkę jest brudny, taki taki naturalny i to jest 01 Light. I do tego celu użyję
pędzelka płaskiego. Ten akurat takiego języczkowego. Ten akurat jest z Urban Decay, z tej paletki. I nałożę go na całą powiekę. Jest bardzo naturalny, praktycznie niewidoczny. Ale właśnie taki efekt chcę uzyskać. Dobrze, tak wygląda. Troszeczkę sobie Wam zbliżenie może. I przejdę do makijażu oka. I do tego celu użyję paletki z Sephory. Tutaj jest takie cztery kolory są. I użyję tego najjaśniejszego, taki różowo-fioletowy to jest. Niestety nie mogę znaleźć numeracji tej paletki. Chyba to jest 02, ale nie jestem pewna. Nie dam sobie ręki uciąć. I tym pędzelkiem skośnym nakładam cień na pędzelek. I tutaj w załamaniu i tutaj nakładam w kąciku ten cień. Jest bardzo ładny kolor. Nie wiem, czy to będziecie to tak dobrze widzieć jak ja, ale naprawdę jest lekko mieniący się, ale tak naprawdę delikatnie. Ja tak malowałam się właśnie takimi kolorami i w ten sposób w liceum. Troszeczkę później, tam chyba w trzeciej klasie, ale zawsze liceum. Tak to wygląda. Oddalę na razie. I dla podkreślenia użyję również eyelinera. Myślę, że tutaj ten granatowy z Essie będzie idealny. Dobrze, moi drodzy, znalazł się mój eyeliner z Essie, ten fioletowy. No i lecimy z cieniutką, naprawdę cieniutką kreseczką. Przy samej linii rzęs. Ta moja kreseczka jest bardzo cienka i nie będzie wywinięta na końcu.
Także ona będzie tylko przy samym oku poprowadzona. Dobrze. Ta kreseczka wygląda w ten sposób. I przechodzimy do tuszowania rzęs, bo myślę, że to będzie ten moment. Jeszcze tylko znajdę. O. Jeszcze tylko dla bardziej uzyskania takiego efektu otwartego oka użyję też tej kredki z Essence na linię wodną. Tutaj. Jest bardzo delikatna ta kredka i nadaje tylko taki lekki połysk. No i czas na maskarę również ze Smashboxa, tą małą, którą Wam pokazywałam. Jestem ciekawa jak. O, widzę już, że szczotka jest bardzo solidna. No i zobaczymy jak się zaprezentuje w akcji. No i tuszujemy sobie rzęsy. Nie będę nakładać zbyt dużo warstw, ponieważ chcę, żeby całość tego makijażu była bardzo delikatna. Także również rzęsy nie będą miały zbyt takiego spektakularnego wyglądu. Ale mają być naturalne, delikatne właśnie do takiego miejsca pracy, na przykład w biurze albo gdzie macie do czynienia z klientami. Nie ma być to makijaż bardzo agresywny, nachalny, tylko taki właśnie delikatny i podkreślający Waszą urodę. Dobrze? Tak wyglądają rzęsy. Kolejna rzecz to pora podkreślić moje policzki. I do tego użyję tej próbki, która była w gazecie z Benefitem. Z nią musicie naprawdę uważać, bo jest dosyć intensywna i to jest Puppy Pink i nakładam ją sobie i rozcieram paluszkiem tylko po to, żeby podkreślić. Moje policzki. No i ostatnia rzecz to szmineczki. Ja mam dwie z Essie, które przepięknie będą pasowały do mojego swetra. Jedna to jest 43, a druga to jest 02. No i chyba dzisiaj zdecyduję się na tą ciemniejszą, czyli na 02. I podkreślam również. Usta. Taki delikatny makijaż prezentuje się w ten sposób. Jak widzicie, mam dzisiaj wyprostowane włosy. Wczoraj sobie je farbowałam, miał wyjść inny kolor, ale wyszedł praktycznie taki sam, jak miałam wcześniej. No, widocznie nie jest mi dane nosić troszeczkę jaśniejszego koloru włosów. Trudno. Tak wygląda całość. Zaraz Wam zrobię jeszcze zdjęcie, żebyście mogły sobie to obejrzeć z bliska. Jeżeli Wam się podobało, to oczywiście kciukujcie.
Z tego, co zauważyłam, to podoba Wam się bardziej chyba w takich delikatnych makijażach. No i takie będę starała się Wam pokazywać. Ale pamiętajmy, że zbliża się karnawał, zbliżają się święta, zbliża się Sylwester już niedługo. I również na moim kanale pojawią się makijaże głównie dla Was, bo ja takich mocnych nie noszę. Głównie dla Was pokażę Wam makijaże, które będziecie mogły wykorzystać w zbliżającym się nowym roku, na imprezach i na zabawach sylwestrowych. No i w takim razie do następnego. Pozdrawiam Was i trzymajcie się cieplutko. Pa, pa!